Ewa Żarska, Żarówka, zapraszam. No dobrze, dzień dobry, bardzo kolejny raz z Warszawy. Dzisiaj mam gościa wyjątkowego, bo wyjątkowe są okoliczności i lepszych sobie chyba do tej rozmowy wymarzyć nie mogłam. Mamy 11 listopada, Dzień Niepodległości, ze mną jest Kuba Żulczyk, który napisał i właśnie wydał parę dni temu Czarne Słońce. Mówię o dzień wyjątkowy i okoliczności wyjątkowe, bo będziemy rozmawiali o ludziach, o bohaterach twojej książki, którzy są takimi dla mnie w dużej części samymi ludźmi albo bardzo podobnymi do tych, którzy za dwie godziny przemaszerują przez centrum naszej stolicy, naszej wspólnej stolicy, założą maski, wezmą do ręki race, będą rzucali petardami, może w tym roku nie, ale tak było co roku. Kuba, powiedz mi, czy w tym marszu 11 listopada, w Marszu Niepodległości, a tak naprawdę w Marszu Narodowców idą twoi bohaterowie. Czy to dopiero teraz, jeszcze na tym etapie, to są ci początkujący ludzie, to jest początkujący gruz, to jest początkująca gwiazda, początkujący suchy, czy to już są ci ludzie uformowani? Kurczę, ja nie lubię generalizacji. Tam mi się wydaje, że w marszu idzie bardzo dużo, bardzo różnych ludzi. I tak samo dużo różnych ludzi idzie w kontrmarszach różnych, które też się dzisiaj odbędą, którym oczywiście szczerze kibicuję. Na pewno niestety te święta niepodległości ze względu na taką kurczę polityczną machlojkę zostały trochę zawłaszczone przez no, taką no, kiboliadę i różne takie ekstremy polityczne i też przez skrajną prawicę i też po prostu przez skinheadów, tak? Którzy dostali teraz jakby legitymizację, której nigdy wcześniej nie mieli. Bo wiesz, ja pamiętam jako dzieciak, jak to było w latach 90., nie? Kurczę, i pamiętam w ogóle jakby wszędobylstwo jakby neonazistów, nie? Że po prostu skini byli wszędzie, człowiek się ich normalnie bał. Ale wtedy to pozostawało, wiesz, na takiej po prostu, kurczę, wydaje mi się, że pomimo tego, że dochodziło do różnych strasznych aktów przemocy, to jednak to wszystko pozostawało, wiesz, na takiej, w obrębie jednak takiej, kurczę, ulicznej po prostu gitówy, nie, i chuliganki. No tak, ale rok temu na czele tego marszu szedł nie kto inny, tylko prezydent, no, tak? W tym roku już nie idzie. Oczywiście, tak, ale wiesz, bo ja mówię o tym o latach 90., nie, tej kostki świętej pamięci, czy nie świętej pamięci, jeden z głównych tych, kurczę, wiesz, ideologów neonazizmu w latach 90. nie został dopuszczony do startu na prezydenta. A w tym roku ludzie typu Grzegorza Brauna, którzy wcale jakoś daleko od niego nie stoją, normalnie wchodzą do parlamentu jako posłowie. Także skrajna prawica dostała ten mandat i zawłaszczyła sobie również to święto. I nie tylko idą tam gruzy, nie? Nie tylko oni są w tym marszu. Tam też jest... Chcę w to wierzyć, bo jestem optymistą. Ja zakładam dobrą wolę drugiego człowieka. Zakładam, że jest to, tam idzie też dużo po prostu ludzi, którzy w jakiś pokojowy, przyjazny sposób chcą celebrować jakby i swoją jakąś tożsamość jako obywateli Polski. Ja celebrowania tej tożsamości nie potrzebuję, ale skoro ludzie potrzebują, to okej. Natomiast na pewno jest tam, pod ten marsz jest podczepiona jest po prostu zwykła bandyterka, chuliganerka i działają tak naprawdę, to nie działa ze szkodą dla mnie, tylko to działa ze szkodą po prostu dla może tych ludzi, którzy, o których właśnie powiedziałem, którzy chcieli przejść tym marszem pokojowo, wyrazić jakieś swoje, nie wiem, przywiązanie do tego kraju, jakby dumę jakąś swoistą, czy po prostu taką zwykłą, nie wiem, wdzięczność za to, że jednak mimo wszystko raczej jest taki dobry i w miarę spokojny okres w jego trwaniu, patrząc na naszą historię. Także oni najbardziej szkodzą tym ludziom, a nie tym wyimaginowanym wrogom. Kuba, a powiedz mi, skąd ci ludzie się biorą? Skąd się biorą tysiące młodych chłopców i dziewcząt, którzy założą dzisiaj maski, wezmą te petardy do rąk, będą rzucali, bo tak jest co roku, ja z racji wykonywanego przez siebie zawodu, ja to widzę, tak? I tak jest niestety co roku, idzie grupka ludzi, którzy faktycznie chcą celebrować to święto i to wygląda tak, jak ja bym chciała, żeby wyglądało, to wygląda dobrze po prostu, oni się cieszą, są z flagami, fajnie, widać, tam idą całe rodziny, ale za nimi niestety idą kilometrowy, dosłownie idzie kilometrowy marsz ludzi w czarnych maskach,
w masce, którą nosi między innymi GRUS. Powiedz mi, skąd ci młodzi ludzie tam się biorą? Czy to jest ideologia, czy to jest to, że nikt ich wcześniej nie zagospodarował? To skrajne ideologie, a bez wątpienia jakby szeroko pojęta skrajna prawica i nacjonalizm i ruchy różne okołofaszystowskie i neofaszystowskie jakby zagospodarowują skrajne emocje, nie? I to jest chyba, bo skąd się oni biorą? No to oni się biorą stamtąd, skąd przyjechali, tak? To po prostu biorą się stąd, skąd wszyscy ludzie się biorą. No dobrze, natomiast ale ich emocje, wiesz, bo to jest coś takiego, że wydaje mi się, że najpierw jest taka w człowieku... Człowiek działa w ten sposób, każdy człowiek, nie tylko ci tam ci ludzie w maskach, którzy będą szli pochodem, ale też ty czy ja, wszyscy ludzie działają moim zdaniem w ten sposób, że najpierw człowiek czuje jakąś emocję, jakiś, wiesz, po prostu bezpośredni kontakt ze światem, a dopiero potem na tle tej emocji pojawia się jakaś myśl, albo pojawia się jakaś ideologia, która po prostu intelektualizuje mu tę emocję, albo prowadzi ją w odpowiednim kierunku. I jeśli na przykład mamy młodych ludzi, albo starszych ludzi, którzy po prostu żyją w poczuciu, czują gniew, czują agresję, czują jakąś wściekłość, czują jakieś, nie wiem, niedopasowanie, ale czują też lęk, albo czują też dezorientację, bo to jest też bardzo powszechne poczucie, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach, taka dezorientacja, poczucie jakby takiego przez nadmiar informacji, przez taką kapitulację różnych religii, które jeszcze do niedawna wszyscy je wyznawaliśmy, świeckich, nieświeckich i tak dalej, ludzie potrzebują takiego trzpienia, wiesz, kręgosłupa, aby po prostu w ogóle stać prosto i łatwo na bardzo, zwłaszcza kiedy jest się młodą osobą i tych emocji jest bardzo dużo i tego poczucia zagubienia również, bardzo łatwo nadziać się na takie systemy wartości, które określają wszystko od góry do dołu, tak? I coś podobnego dzieje się na przykład, nie wiem, no w radykalnym islamie, nie? To jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo podobne zjawisko. Że jakby określa ci dana ideologia, określa ci cały świat. Mówi ci, ten ktoś jest wrogiem, tej osoby masz nienawidzieć, ci też są jakby wrogami, to czyli oni są. Czyli gdyby do Gruza na przykład wcześniej zgłosili się przed faszystami na przykład dżihadyści, to Gruz byłby dżihadystą. Gruz to w ogóle jest trochę dżihadystą, tak jakby na niego popatrzeć, no bo on jest też postacią taką skrajną, przerysowaną, jest mordercą wielokrotnym, no jakby też trzeba oddać sprawiedliwość, no w Marszu Niepodległości mordercy raczej nie idą, bo jeszcze takiej anarchii w ogóle w tym kraju nie ma, ale Gruz jest kimś w rodzaju dżihadysty i on w ogóle wyznaje tę, prowadzi jakąś taką swoją świętą wojnę, krucjatę. Oczywiście ma takie momenty szczerości, w których właśnie mówi, że tak naprawdę to jego nie interesuje to, w co on będzie wierzył, tylko jego po prostu interesuje, aby narobić dymu, aby kogoś zranić, skrzywdzić, zdewastować. To tak, ale można go w pewnym sensie nazwać, tak, no to jest jakby, wiesz, jeśli dżihad oznacza wojnę, nie, dżihad to jest wojna po prostu, to na pewno Gruz prowadzi swój dżihad, bez wątpienia. Ale ci ludzie, którzy będą maszerowali, wiesz, dzisiaj po prostu Warszawą, mówimy o tych, którzy będą po prostu zamaskowani i uzbrojeni w różne po prostu fajerwerki, kurcze, i którzy będą skandować różne hasła, no to oni też są trochę takimi dżihadystami, są też jakby w stanie swego rodzaju wojny, nie? Kuba, ja troszkę posłuchałam i poczytałam twoich wywiadów po tym, jak ukazała się książka na rynku. Starałam się jak najmniej, żeby tutaj sobie głowy nie układać czyimiś myślami, ale usłyszałam w dwóch czy trzech wywiadach, że mówisz, że to jest bardzo przerysowana przyszłość, bo w ten sposób można zwrócić uwagę na problem. Ale w tej bardzo przerysowanej historii są okoliczności, które ja widzę teraz, czyli nie wiem, Wielka Polska, tak? I jest na przykład ksiądz Międlar, który krzyczy o Wielkiej Polsce i który nie islamska, nie laicka, nie tylko ksiądz. Polska. Były ksiądz, były ksiądz. Ksiądz, tak, tak, były ksiądz. Więc to jest... Znaczy Międlar to jest po prostu neofaszysta, tak? To jest akurat, bo to jest człowiek, który w ogóle jakby... I to
są zarejestrowane wypowiedzi w ogóle na jego podcastach, na jego YouTubie i tak dalej, który po prostu mówi, że drugą, że jakby Holokaust, jakby tam Żydzi zorganizowali sobie sami, a Hitler jakby im w tym, kurczę, próbował przeszkodzić i tak dalej. To jest człowiek, który mówi tego typu rzeczy, tak? On jakby stawia po prostu historię II wojny światowej na głowie. Tego to jest psychotyk, który wierzy w jakieś po prostu międzynarodowe spiski żydowskie i tak dalej. To jest skrajna postać. I owszem, ja wzorowałem trochę w pewnym sensie na nim jedną postać z mojej książki, mianowicie tego ideologa Damiana. On jest trochę takim międlarem, który w cudzysłowiu, który w ostatecznym momencie jednak wykazuje się tchórzostwem i politykierstwem, ale no tak, no ale on jest jednak międlarską postacią marginalną, nie? Jakby dzięki Bogu jeszcze w Polsce jest takim marginalnym ideologiem, którego nikt, mam nadzieję, nigdy nie dopuści do pełnienia jakichkolwiek po prostu funkcji publicznych. Natomiast, no tak, wiesz, ale bo jest też na przykład, pojawia się wątek Treblinki i to jest taki moment, kiedy tak, ja strasznie w tej książce zwalniam i strasznie ona mnie boli, tak, bo wiem, że to się wydarzyło. Tak. I wiesz, tak, i ja tak sobie myślę, nie wiem, kilkadziesiąt lat przed Treblinką, pewnie ludzie też, nawet gdyby takie wizje snuli, to by mówili, to jest bardzo przerysowana wizja, żeby zwrócić uwagę. I teraz oczywiście. Oczywiście, żeby, no to wiesz, kurczę, no to co się wydarzyło, jakby, wydaje mi się, że Holokaust to jeszcze w trakcie, jak się dział i jakby opinia publiczna o nim jeszcze nie wiedziała na początku lat 40., to pierwsze doniesienia na temat jakby zagłady budziły takie reakcje, że zaraz, ale jak coś takiego może się w ogóle w jakikolwiek sposób wydarzyć? Tak samo różne doniesienia pierwsze o obozach stalinowskich, łagrach, gułagach i tak dalej, czyli tym drugim Holokauście, tak? Doniesienia o wielkim głodzie na Ukrainie w latach 30. Patrz teraz film Agnieszki Holland, Obywatel Jones. Dlatego czyli, tak zastanawiam czyli się. Czyli to jest tylko, kurczę. Nie boisz się, że kiedyś ta wizja z twojej książki za jakiś czas, nie wiem, prędzej czy później. Jest to możliwe, no. Tam nawet wydaje mi się, że ja starałem się zachować taką w miarę prawdopodobną drogę tego, jak to by się odbyło w Polsce, gdyby takie skrajne siły połączone z Kościołem przejęły taką realną władzę polityczną i wyszły z Unii Europejskiej i tak dalej, to by się stało w momencie takiej, no, samowystarczalności surowcowej, wydaje mi się. I, no bo samowystarczalność surowcowa równa się samowystarczalność ekonomiczna. Więc no po prostu tam w skrócie w mojej książce tam na Bałtyku znaleziono ropę, tam metale rzadkie i tak dalej, i tak dalej. Polska może po prostu sama wyjść jakby z różnych po prostu umów i relacji międzynarodowych. I to oczywiście jest to trochę scenariusz fantastyczny, ale absolutnie nie pozbawiony prawdopodobieństwa. Ja kiedy mówię, że to jest przerysowane i karykaturalne, to nie mówię, że jest absolutnie nierealne. Tylko może ja mówiąc to, chcę uniknąć takiej śmiertelnej powagi i takiego mówienia, na pewno tak będzie, jeśli teraz tutaj, nie wiem, nie powstrzymamy Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Bo robiąc tak, to akurat wtedy trochę sam skażę się na taką autoparodię, nie? Trochę. Więc jakby ja celowo mówię, okej, to jest jak na ten moment bardzo przerysowane, po to, aby po prostu paradoksalnie po to, aby być potraktowanym poważnie, bo też, wiesz, wiem co zrobiłem, wiem jaka to jest książka, wiem w jakiej ona jest konwencji, bo ona jest w konwencji bardzo popowej, bardzo takim, jest trochę takim rollercoasterem, tak, dzieją się w niej, nie, kurczę, trochę, nawet nie trochę, ale wiesz, ale po prostu ja nie chcę być odebrany jako histeryk. Ja bardziej chcę po prostu, bo histeria odrzuca ludzi, nie? Histeria jest czymś, o co taką ścianą, o której ludzie się odbijają. No tak, to jest troszkę na przykład Maja Ostaszewska, którą zresztą bardzo lubię jako aktorkę, ale jej niektóre wypowiedzi tak są w Polsce odbierane jako histeryczne i już gdzieś to jest sprowadzane w granice absurdu, żartu. Znaczy wiesz, z niefortunnych wypowiedzi to można zrobić polskich różnych, wiesz, celebrytów i intelektualistów i też ludzi będących z tej lewej strony, broniących tego konsensusu ostatnich 30 lat, to można z takich fortunnych wypowiedzi złożyć bardzo grubą książkę. No inna aktorka, znana Polska, już nazwiska nie wspomnijmy, ta wypowiedź o tym, że się czuła jak Żydówka w tramwaju, jak...
wiesz, o czym mówimy, no. I kurczę, ja gdybym pisząc taką książkę, nagle wychodził do ludzi ze śmiertelnie poważną taką twarzą, maską i bym mówił, rzeczywiście może tak być, że za 4 lata w Polsce będzie Republika Konkordatowa i będzie rządził ojciec premier, a pod stołem, ale praktycznie na linii stołu morderczy neofaszyści będą załatwiać różne, załatwiać po prostu literalnie, dosłownie załatwiać przeciwników politycznych. Trochę nie o to chodzi, nie? Ta książka jest trochę jak taka, wiesz, dla mnie to jest taka trochę moja wersja mechanicznej pomarańczy, trochę taka wersja, nie wiem, American Psycho i tak dalej. Ja chciałem, tak jak powiedziałem, chciałem, żeby czytelnik sam zdecydował, zobaczył, co tu jest z przymrużeniem oka, a co tu jest bardzo, bardzo, bardzo na serio. Kuba, dzisiaj rano ja ci nawet to wysłałam, napisałam tak na dobry początek dnia przed rozmową, nie wiem czy odczytałeś, Jarosław Kaczyński. Czytałem, tak. Będziemy dążyć do tego, by Polska wypełniała swoją historyczną misję, bo nasz naród taką misję ma i musi ją wypełniać. Tą misją jest podtrzymywanie wszystkiego tego, co jest fundamentem naszej chrześcijańskiej cywilizacji. Powtarzam, będziemy szli tą drogą i ta droga, jeśli będzie dobrze przemyślana i przeprowadzona w sposób rozumny i z odwagą, doprowadzi nas do zwycięstwa. Ja jestem zaraz po lekturze twojej książki. Aha. I jak ja czytam coś takiego, to ja nie wiem, czy to naprawdę mówi Kaczyński, czy to mówi ojciec premier. No to Kaczyński trochę staje się ojcem premierem w tej wypowiedzi, bo to... Ale to też odpowiem czymś takim... Też na Facebooku dzisiaj bardzo fajnie na to odpowiedział z kolei Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej, który cytuję z pamięci, opowiedział mniej więcej coś takiego, że aha, czyli Polska nie jest jakimś krajem, który ma po prostu swoją, jakiś zbiór, określone jakieś po prostu położenie geograficzne, ma jakąś swoją tam kulturę, swoją muzykę, swoją historię, swoją sztukę, swoją literaturę, ale też swoje kulinaria, jakieś zbiory swoich zalet, zbiory przywar, swoje, nie wiem, zabytki, pomniki przyrody, swoje morze, swoje góry, tak, i tak dalej, jakby swoje społeczeństwo, które się robi coraz mniej homogeniczne, tak, to Polska nie jest jakimś tam stanem po prostu faktycznym, tak jak każde państwo jest swoim stanem faktycznym, tylko Polska jest jakimś zakonem krzyżowym po prostu, do którego się należy albo się nie należy. Jakimś klubem, wiesz, kurczę, von Jungingena, nie? Tak można zinterpretować te słowa Kaczyńskiego. On i ja tak samo, jak Majmurek i wielu innych, wydaje mi się, ludzi zdroworozsądkowych, nie życzę sobie być w klubie po prostu ukrzyżowanych kulturystów, bo kompletnie mi to, jakby uważam, że to jest śmieszne i to jest akurat coś, co ja w Czarnym Słońcu chciałem bardzo wyśmiać, bo to jest poza wszystkim, poza tym, że to jest zbędne, poza tym, że to jest niepotrzebne, poza tym, że to jest cyniczne, że to jest nienawistne, że to jest antagonizujące ludzi, odpychające ich od siebie, rozsuwające ich od siebie, dzielące ich na wrogów i nieprzyjaciół. To jest paskudne w tym dyskursie politycznym dzisiaj, w ogóle to, co się dzieje, że umiejętnie podzielono społeczeństwo kompletnie sztucznie. Mamy kompletnie dwa plemiona, tak? Mamy gorszy, lepszy. Sztuczne sort. Plemiona. Sztuczne plemiona, które tak naprawdę nie istnieją, tak? Które są po prostu fikcyjnym jakimś fantazmatem, matrixem, wiesz, bo realność życia i relacji międzyludzkich jest zupełnie, kurczę, gdzie indziej. I to jest, ale poza wszystkim to też jest tandetne, nie? Ja uważam, że to jest tandetne i z tego chciałem po prostu wyśmiać też, zrobić sobie z tego jaja w Czarnym Słońcu, z tego po prostu chrystusostwa po prostu narodów, no kurczę, z tego napakowanego Jezusa na krzyżu przepasanego białą, czerwoną szarfą, którym wszyscy się, kurczę, wiesz, po prostu wachlują. To jest tandeta, nie? Poza wszystkim, to jest patetyczna tandeta, nie? To jest, kurczę, jak najgorsza... Po prostu, wiesz, najgorsza piosenka w ogóle Piotra Rubika puszczona bardzo głośno i 10 razy wolniej, nie? Ja tego nie kupuję, bo ja jakby zupełnie inaczej, ja nie potrzebuję tego typu w ogóle, wiesz, bajek ani konwencji, aby utrzymywać, wiesz, poczucie wspólnotowości, nie? Kuba, zadam ci bardzo osobiste pytanie, a ty odpowiesz albo nie. Dobra. Jesteś osobą wierzącą? Ale w jakim sensie wierzącą? W sensie jesteś katolikiem? Nie uznaję się jako katolika, bo ja nie praktykuję katolicyzmu i nie jestem... Jestem człowiekiem być może w jakimś sensie religijnym, bo bardzo oczywiście nieregularnie i bardzo niechlujnie praktykuję trochę inną religię, mianowicie buddyzm, ale bardzo to robię
w ogóle tak nieregularnie i tak niechlujnie, że w sumie nie powinienem o tym mówić. A mówię o tym tylko po to, aby czasami wytłumaczyć pewne pozycje, jakby z których wychodzę. I z racji, że jakby gdzieś tam kupuję buddyzm jako jakąś taką narrację o świecie, a w buddyzmie nie ma czegoś takiego jak Bóg, to można powiedzieć, że ja jestem niewierzący. Ale ja też, ja nie wiem. Ja wychodzę z takiego założenia, że ja nie wiem. Bo uważam, że ono jest po prostu najzdrowsze. Ja naprawdę nie wiem, ja nie mam zielonego pojęcia. Tak samo, jak ja mogę sobie mówić tam o buddyzmie, ale ja nie mam zielonego pojęcia, czy Budda w ogóle żył. Czy go nie wymyślono, rozumiesz? To tak samo ja nie wiem, czy Jezus żył. Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno w Czarnym Słońcu ja chciałem zajrzeć do tego, co Jezus mówił. Bardzo po prostu zajrzeć do jakiejś takiej samej esencji. I uczyniłem Jezusa bohaterem tej książki. Co prawda on jest 4-letnim uchodźcą i nazywa się Alfa. Jest w ogóle takim śmiesznym ludzikiem. Który stoi, ale... przed którym pada pół wioski podczas koncertu. Ja sobie tam wyobrażam jakiś koncert disco polo. Nie? Tak, to jest taka scena, gdzie jak czytam, to się śmieje i mówię, ale pojechał. Mhm. I jakbyście mnie utopili, to byście się modlili do garnka z wodą. Mhm. I sobie mówię, ja, ale pojechał. I to jest taki moment, gdzie się śmieje. Zapytałam o to, czy jesteś katolikiem, bo myślę, że mogą się pojawić takie zarzuty, że walisz w kościół. Chociaż ja tego kompletnie tak nie odbieram. Znaczy ja walę w kościół, jak w bęben, ale ja nie walę jakby w wiarę i nie walę tak. W kościół, mhm. Bo kościół ma dwa znaczenia, nie? Ten wyraz. I pierwsze znaczenie to jest wspólnota ludzi wierzących i praktykujących. Absolutnie nic mi do tego i wiesz, w tej wspólnocie jest mnóstwo ludzi, którym w ogóle buty mógłbym czyścić, szlachetnych, dobrych, porządnych, pomagających innym. Czyli ten kościół z założenia nie walisz, ty walisz w tą przerysowaną, zepsutą... W strukturę, to uważam, że to jest w ogóle, kurczę, bardzo zdemoralizowana, pełna zła organizacja, która krzywdzi ludzi, jest skrajnie cyniczna i powinna po prostu zapłacić za po prostu swoje zbrodnie de facto, bo to są zbrodnie, a też za różne przestępstwa, na przykład gospodarcze, które popełnia i na pewno powinna utracić ogromną część swoich wpływów, jakie ma w tym kraju. To ja w ogóle, gdyby mnie kto pytał, to Kościół jako struktura religijna ze swoimi funkcjonariuszami i tak dalej, to ona jest przede wszystkim odpowiedzialna za tę nietolerancję i mowę nienawiści, która w Polsce teraz jest, bo to ona przede wszystkim ją sankcjonuje. Moja mama, ja ostatnio rozmawiałam z moją mamą, no. Która ma 80 lat i która chodzi regularnie do kościoła, mhm. Od zawsze jest osobą wierzącą, zdarza się, że w tym kościele bywa nawet częściej niż w niedzielę. I ją zapytałam, mamo, dlaczego chodzisz do kościoła? Co jest nie tak? Dlaczego ty tam jesteś? Ten kościół jest zepsuty, ten kościół nie funkcjonuje, jest pedofilia, kasa. I ona mi odpowiedziała to bardzo ładnie, że ona tam nie chodzi dla księży. I takie mam wrażenie, że to jest ten rozdział, ten kościół, o którym ty mówisz, jako wiara i wspólnota ludzi, i ta struktura, która w tej książce jest pokazana nad wyraz wyraźnie i mocno. Kuba, rozmawiamy 20 minut o twojej książce. Ja zakładam, że część ludzi, którzy słuchają tej rozmowy, jej jeszcze nie czytali. Powiedz w skrócie, nie opowiadaj jej proszę, bo to nie jest książka do opowiadania. Powiedz w skrócie, żeby wiedzieli, o czym mówimy. Co to jest za historia? Bo chciałem jeszcze powiedzieć coś o tym kościele, jeśli pozwolisz. I zaraz wrócimy do tego. Bo powiedziałeś o swojej mamie. No mój ojciec na przykład też jest praktykującym katolikiem, też chodzi do kościoła, a z drugiej strony jest człowiekiem no, dosyć takim światłym i otwartym, który w ogóle nie przejawia sobą jakiejś, nie wiem, homofobii ani nienawiści. Jest bardzo taki, wiesz, jakby takim zdrowym, powiedziałbym, czy zdrowym to jest głupie słowo, ale takim otwartym, takim centrystą, takim powiedzmy takim konlibem, no, takim klasycznym, konserwatywnym liberałem. I on też jakby odpowiada coś takiego, że on nie chodzi do kościoła. Jego też strasznie wzburza, bulwersuje to, co się teraz dzieje na przykład w kościele w Polsce i to, dokąd to wszystko jakby zabrnęło. I on też jakby chodzi chyba po to, aby po prostu
bo on po prostu jest wierzący, bo on ma taką duchową i metafizyczną potrzebę. I jakby mi nic do tego. I to też jest coraz bardziej tacy ludzie, wiesz, doszliśmy do tego, że coraz bardziej tacy ludzie, jak twoja mama czy mój ojciec, których jest tak naprawdę bardzo dużo, podejrzewam, że oni są przez to, że ten dyskurs w ogóle zajęły różne skrajności i one narzucają ten ton, no to kurczę, ci ludzie są traktowani jako takie, wiesz, po prostu jak zebry, nie? A tymczasem jest ich po prostu w dyskursie publicznym, a tymczasem jest ich tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale wiesz, to jest tak samo jak z patriotyzmem od jakiegoś czasu w Polsce. Ja uważam siebie za patriotkę, ale z bardzo jasnych i oczywistych względów nie zakładam 11 listopada koszulki czy bluzy z symbolami narodowymi, nie dlatego, że się ich wstydzę, tylko dlatego, że określone środowiska je zawłaszczyły, tak? Oczywiście, oczywiście, o tym też ostatnio na przykład gadałem z moim tatą, no to jest, ale ja w ogóle inaczej definiuję patriotyzm, zupełnie inaczej, bo dla mnie patriotyzm to w ogóle nie jest jakakolwiek duma z tego, że jest się Polakiem czy kimś tam, bo to trudno być dumnym z czymś, co się wydarzyło po prostu jakby mimochodem, na co nie masz wpływu, nie? Bo nie masz na to wpływu, przynajmniej na początku swojego życia. Ja patriotyzm definiuję jako po prostu uczciwy udział we wspólnocie, czyli to są takie proste rzeczy. Dla mnie patriotyzm to jest to, że ja płacę podatki. Dla mnie patriotyzm to jest to, że ja po prostu podniosę, nie wiem, śmieć z ziemi, którego sam po prostu, wiesz, nie wyrzuciłem. Dla mnie patriotyzm to jest to, że po prostu dam czasami parę złotych jakiejś po prostu osobie, która na ulicy żebrze i nie ma kasy, albo wpłacę stówę na jakąś organizację charytatywną. Dla mnie patriotyzm to jest ekologia, dbanie o środowisko. To, że ja po prostu, nie wiem, segreguję śmieci, nie? To, że po prostu, wiesz, nie wiem, nie korzystam z komunikacji miejskiej, a nie jeżdżę wszędzie jakimś samochodem, który pali, wiesz, 20 litrów na 100. To jest dla mnie patriotyzm. To jest, wiesz, bo to jest jakby budowanie, dbanie o innych ludzi, którzy zamieszkują ze mną tę samą przestrzeń, tę samą ulicę, tę samą gminę, to samo miasto, to samo państwo, nie? Bo we're in this together now, jak to śpiewał kiedyś zespół Nine Inch Nails, no. I to jest patriotyzm. A to, że ja pomacham jakąś szmatą, w ogóle, czy założę jakąś bluzę, wiesz, czy po prostu posłucham jakiegoś gościa, który po prostu, wiesz, będzie pieprzył jakieś nadęte komunały o jakiejś misji cywilizacyjnej. Jakby to jest po prostu totalna, wiesz, to jest po prostu, to jest jakieś przebieraństwo, jakiś kiepski teatrzyk, w którym ja nie mam w ogóle najmniejszej ochoty uczestniczyć. To jest onanizm, wiesz, o co chodzi. Kuba, jak czytam twoją książkę, to też widzę takie trochę skarcenie palcem, chociaż w twoim przypadku machanie i karcenie to może złe słowo, ale widzę, jak punktujesz też swoich kolegów, intelektualistów, no, artystów. Tak, 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 tak. To jest, wiesz... Ja nie chcę mierzyć jakby palcem w konkretne osoby, bo to nie o to chodzi, ale wydaje mi się, że ja chciałem po prostu zabrać tą książką głos w inny sposób niż na przykład pisać na Facebooku o różnych, wiesz, jakby po prostu przekonywać przekonanych i po prostu bić niepotrzebnie pianę, tylko wykorzystując to, że ja mam dosyć szeroką publiczność. I ja nie mam publiczności z klucza jakby politycznego. Ja nie jestem pisarzem Gazety Wyborczej na przykład, ani z drugiej strony, nie wiem, pisarzem Gazety Polskiej i tak dalej. Jakby ja nie wiem, moimi odbiorcami jest mnóstwo bardzo różnych ludzi, często bardzo młodych, ale ostatnio nie tylko, z różnych, o różnych zapatrywaniach politycznych i tak dalej, bo przy Czarnym Słońcu też zdążyłem dostać wiadomości typu gardzę pana poglądami politycznymi, ale książka jest świetna i każdy powinien ją przeczytać. Wiesz, także jakby ja to wykorzystałem i postanowiłem tak pojechać po prostu po bandzie. I ja nie chcę się masować przy okazji i mówić o innych ludziach, że wiesz, im brakuje odwagi, żeby zrobić coś takiego, ale wiesz, no kurczę, też takie milczenie na temat Czarnego Słońca ze strony tak zwanego mainstreamu, powiedziałbym, krytycznego, wydaje mi się trochę jak na razie znamienne. Wiesz, bo jak na razie to była taka w mediach takiego głównego nurtu typu, wiesz tam, Wyborcza Polityka i tak dalej, była tylko jedna recenzja w Gazecie Wyborczej, która mówiła, była napisana więcej w takiej manierze, że książka jest głupia, Żulczyk jest głupi, tak, a jego odbiorcy to jest gimbaza, wiesz. Więc... A gimbaza, bo ja to czytałam, gimbaza to rozumiem, że to są...
ludzie w wieku gimnazjum, tak? Byli, bo ja nie wiesz wiem, co to jest gimba. Ludzie w wieku gimnazjum to już nie chyba, czytają chyba tych nie moich czytają, książek chyba za nie bardzo. Czytają Żółczyka, nie? No, no. Znaczy już nie ma gimnazjum, ale wydaje mi się, że tak, czytam to. Więc wiesz, więc to jest znamienne, więc wydaje mi może się, dlatego, że... Może dlatego, że dałeś im troszkę po nosie takiego pstryczka. Na pewno dałem im po nosie, ale wiesz, to też chodzi trochę o to, że być może pewnym ludziom po prostu nie chodzi tak naprawdę o jakieś zamieszanie, o jakiś po prostu ruch, o zrobienie jakiegoś gestu, albo o zajęcie jakiegoś stanowiska, tylko im chodzi o po prostu hodowanie jakiegoś elitaryzmu, o to, żeby po prostu słuchali ich tylko otworzenie jakiegoś takiego kościoła, w cudzysłowie, aby słuchali ich tylko wyznawcy, o podtrzymywanie przy życiu jakiejś, nie wiem, polskiej inteligencji, specyficznego rodzaju polskiej inteligencji, a że ja mam po prostu dużo większą grupę odbiorców i trochę inną, to w takim razie jestem marginalizowany. Nie wiem, bo może teraz za bardzo przemawia przeze mnie, wiesz co, jakieś takie poczucie żalu. Natomiast widzę dużo takiej, wiesz, ja też widzę bardzo dużo w swoim środowisku jakiejś takiej lanserki, cynizmu, jakiejś takiej... Czyli Kuba Żulczyk nie przesiaduje z dziennikarzami, znanymi aktorami na Placu Zbawiciela i wzajemnie się, nie wiem, nie komplementujecie, jak to ja jest... Ja w ogóle mało wychodzę, bo ja od 6 lat jestem w trzeźwieniu, więc ja dosyć wychodzę na imprezy jakby rzadko, bo... a też strasznie dużo wyjeżdżam i ja lubię spędzać czas w domu i spędzać czas z takimi prawdziwymi przyjaciółmi, zaprosić ich po prostu do domu albo pójść sobie do kina i tak dalej, niż bić pianę w jakimś środowiskowym po prostu bąblu. Po pierwsze, nie lubię tych ludzi, oni nie lubią mnie, zwłaszcza jeśli chodzi o literackie środowisko, bo akurat tych aktorów, którzy znam, to raczej się bardzo lubimy, bo też przez moją pracę scenariuszową. Dlatego wydaje mi się, że po prostu udało mi się paru osobom napisać fajne role, więc... Nie, dobra, wiesz, Kuba, bo uciekamy, a ja jeszcze chcę... Jeszcze chwilę, książce, jeszcze nie? Tak, o tak, dobra, powiedzmy Czarne Słońce w kilku zdaniach. W kilku zdaniach. Jest to książka... Głównym bohaterem Czarnego Słońca jest Gruz. Potworna postać, neofaszysta, morderca, bestia, taki ogr, po prostu jak ktoś grał w grę Warcraft i tam była taki ogr z dwoma głowami, który to mniej więcej to jest taka postać. No i Gruz żyje sobie w takim świecie w Polsce, takiej trochę alternatywnej, którą rządzi rząd konkordatowy, głównym bohaterem jest ojciec premier i tak dalej. No i w tym świecie nagle Gruz okazuje się, nie chcę zdradzić jakby szczegółów, kimś w rodzaju wybrańca, który tak naprawdę ma poważną robotę do spełnienia. No i mogę powiedzieć, że ta książka ma czterech bohaterów. Tak naprawdę jest to dramat na cztery postaci i te postaci to jest Gruz, Jezus, Matka Boska i Jakub Żulczyk. Tak naprawdę jest to czwórka głównych bohaterów tej książki, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Jakby więcej o tym, co jest w tej książce, nie ma sensu mówić, bo to trzeba przeczytać, natomiast sama forma. Jak jeszcze zanim włączyliśmy nagrywanie, ja ci powiedziałam, kiedy zaczęłam czytać tą książkę, to przez pierwszych kilkanaście, dwadzieścia, może 30 stron sobie myślałam, przepraszam, powiem brzydko, no naprawdę go chyba popierdoliło, no, nie mogłam przez to przejść. Ja absolutnie to rozumiem. Nie mogłam naprawdę przez to przejść, to było tak przerysowane, tak pojechane, tak wulgarne, to aż tak bolało, że nie chciałam tego dalej czytać. Ale ponieważ byliśmy też umówieni i bardzo lubię to, co robisz. To z ciężkim sercem. Z ciężkim sercem poszłam dalej. Ale przyznam się, że po 20 stronach na dwa dni książkę odłożyłam. Okej. Okay. I z ciężkim sercem poszłam dalej. I poszłam dalej i przyszedł taki moment, że właśnie tak jak mówiłeś, że to jest taka karuzela, taki roller coaster i ja w to wpadłam. I później było tak, że jak miałam iść z moją kumpelą, z którą się nie widziałam rok czasu i przyjechała wczoraj do mnie do Łodzi i miałam z nią wyjść i się zobaczyć, to w ogóle nie chciałam. Jak miałam coś załatwić, to mnie ta książka trzymała i mnie to bolało wychodzenie. To jest bardzo ciekawa forma. Ja powiedziałam, że nie chcę jakby ryzykować, która z twoich książek, które ja przeczytałam, jest moim zdaniem najlepsza, ale to jest bardzo dobra. Ona jest po prostu inna, ale jest bardzo dobra. Ona Dzięki. Wchodzi w głowę, ona... Ja wiem, że ten gruz to jest taki pocisk, ale ona trochę z głowy robi ci w którymś momencie taki gruz, ona ci robi taki bałagan, taki burdel. Bardzo dobrze, o to chodziło. O to chodziło. O to chodziło, pani kierowniczko. No dobrze, Kuba, ale
Ja się zastanawiałam, jak skończyłam tą książkę, to się zastanawiałam, czy twoi rodzice ją czytali. A nie wiem tego jeszcze. Powiem ci, że byli na spotkaniu autorskim i widziałem, że trochę im się robi słabo, ale nie wiem jeszcze, czy czytali. Wydaje mi się, że mama może być tak, że nie przeczyta, bo po prostu jest to trochę nie na jej nerwy, ale tata na pewno przeczyta, tylko nie wiem, czy teraz. Ale jakby... Na pewno będę miał z nimi jakąś fajną rozmowę na ten temat, no taką... Na pewno nie będzie tak, że nie wiem, mnie za tę książkę wyklną czy coś takiego. Poza tym przy całej mojej miłości dla moich rodziców, którzy są super, to też ja nie piszę książek dla nich, nie? Wiesz, ja... Wiesz, dlaczego pytam? No. Bo ta książka jest tak miejscami tak wulgarna i tak ordynarna. A to oni wiedzą już przecież. No to jestem ich synem, no to oni wiedzą już. Jest ordynarna, ale też... Ale wiesz, co jest ciekawe w tej książce? Że ja specjalnie policzyłem Wordem brzydkie wyrazy w tej książce. Jakby wulgaryzmy. Wszystkie, mogę powiedzieć. Tak. Wszystkie kurwy, chuje... jebać i tak dalej. Jakby takie, powiedzmy, tradycyjne wulgaryzmy. Dobra, no. Policzyłem je Wordem i jest to najmniej wulgarna moja książka. Jeśli chodzi o ilość brzydkich wyrazów, jest tu najmniej, jest dużo mniej brzydkich wyrazów niż na przykład Ślepnąc od świateł, gdzie strasznie przeklinają w dialogach. Jest mniej, naprawdę. I mniej niż we Wzgórzu psów. To może te słowa w tych okolicznościach tutaj użyte... Nie, tak... bo ona jest wulgarna gdzie indziej. Ona jest wulgarna po pierwsze... tej jakby w swojej takiej energii, w tym, co ten gruz mówi, w tej jego takiej nienawiści, no że wiesz, to, co on mówi... postrzegany świat przez gruza, to jest, kobiety, tak, tak, rzeczywistość, tak, matka, tak, tak, ojciec. Tak, tak, to jest tak plugawe, to, co on ma w głowie, przynajmniej na początku tej książki, jest tak plugawe, że ja mógłbym ani jednej kurwy nie włożyć do tej książki, a i tak ludzie byliby po prostu porażeni tym i tak by mówili, że ta książka jest skrajnie wulgarna. No dobra, to gwarantuję. Trzeba, to co trzeba mieć w głowie? A tych kurw jest naprawdę mało. On na przykład, no nie wiem, no nie podam ci teraz liczb, ale specjalnie policzyłem to w Wordzie i wydaje mi się, że te wyrazu kurwa jest dwa razy mniej niż Ślepnąc od świateł, która jest książką prawie identyczną objętościowo. Kuba, to co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego wymyśleć, bo ja jak czytam, to mówię, Jezu, jak on pojechał, i czytam na głos i słyszę komentarz w domu, nie no, on coś bierze, on coś musi brać, co trzeba mieć nic w głowie? Nic nie biorę od 6 lat, nawet papierosy rzuciłem 2 lata temu, także moje jedyne, że tak powiem, dragi to siłownia i gry wideo, to są rzeczy, które powiedziałbym, traktuję tak testo, tak z adrenalin dopaminowo, o. Nie wziąłem żadnych narkotyków, nie wypiłem kropli alkoholu od stycznia 2014 roku, kiedy poszedłem na terapię, o czym mówię wszem i wobec, bo miałem różne tego typu... No była taka potrzeba, dosyć poważna, bo już było w moim życiu zdecydowanie za grubo, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast ja po prostu, no kurczę, ja piszę książki, ja wymyślam historię, więc ja mam wyobraźnię i różne rzeczy się pojawiają w mojej głowie, a powiem ci, że przy Czarnym Słońcu to było tak, że ja napisałem 2 książki, moje 2 ostatnie książki, które... Twoja partnerka, przepraszam, nie boi się człowieka z taką wyobraźnią? Znaczy teraz już nie, ale powiem ci, że jak zaczęliśmy się spotykać, to akurat ja pisałem Ślepnąc od świateł, jak przeczytała tę książkę w Brudnopisie, to miała taki moment Adriana i o tym mi powiedziała wprost, że kurczę, ja teraz mam żyć z gościem, który napisał tę powieść. Okej, ale teraz jakby rozumiem, że to jest po prostu jakaś, to jest moja wyobraźnia i to jak opowiadam jest jakby zupełnie gdzieś indziej. Na pewno pisanie jest dla mnie trochę takie katartyczne, że ja po prostu czyszczę się z czegoś, uwalniam się od czegoś, że po prostu jakieś to, co jest właśnie to moje własne czarne słońce, wkładam sobie do tego, co piszę i uwalniam się od jakichś rzeczy. I w Czarnym Słońcu też tak było. Ale też jest inna kwestia, że gdy pisałem tę książkę, to ja sobie po prostu zdjąłem takiego autocenzora, którego zawsze miałem w głowie. I to nie chodziło o cenzurę względem brutalności, seksu, wulgaryzmów i tak dalej, wszystkiego, co jest powszechnie uznane za, powiedzmy, kontrowersyjne, tylko zdjąłem sobie bardziej tego cenzora, jeśli chodzi o to po prostu, jak dziwne pomysły ja mogę wsadzić do powieści. I wiedziałem, że po prostu też ja jako autor, który uwielbia takie przerysowane narracje, ja czytam bardzo dużo komiksów, gram bardzo dużo w gry wideo,
jakby jestem gdzieś tam, na pewno mocno, część mnie jest bardzo mocno popowa. I ja chciałem tę powieść napisać w ten sposób. I to, że mnie po prostu, że pojadę sobie tak kompletnie, kompletnie po bandzie i w ogóle nie będę się przejmował tym, czy coś wypada zrobić. I też, że przez ostatni rok ja odniosłem naprawdę, miałem ostatnio takie fajne pasmo sukcesów, ale ono było ukonorowane tym po prostu, że naprawdę serial Szlepnąc od świateł sprawił, że naprawdę, kurczę, trochę rozbiłem bank. Co sprawiło, że doszedłem do wniosku, że wiesz, że to jest najlepszy moment, żeby zrobić coś takiego, nie? To jest idealny moment. Mogę. Po prostu możesz. Po prostu mogę, no. Mogę, ale też chcę, potrzebuję, uważam, że powinienem i zrobić to kompletnie, kompletnie po swojemu. Kuba, a powiedz mi, jak to jest, bo ja tam napisałam jedną książkę, to jest reportaż i siedząc codziennie kilka godzin, później, żeby sobie oczyścić głowę, no ja na przykład po tym pisaniu po iluś godzinach sobie szłam biegami, to faktycznie takie wybieganie mi czyściło głowę. Wiem, domyślam się, że musisz wyczyścić głowę z gruza. Jak piszesz go codziennie, to później jest normalne życie, jest twój dom, jest normalna rodzina i ty przestajesz być gruzem i ty przestajesz myśleć tym gruzem. To powiedz mi, jak wyczyścić sobie głowę z gruza, bo ja, jak odkładałam książkę i gdzieś wychodziłam, to ten gruz i te wstrętne, straszne historie mi jeszcze dudniły trochę jak dźwięki techno, jak nie wiem, czy byłeś kiedyś na jakiejś imprezie. I jak wychodzisz z takiej hali, czy z takiej sali, to żebyś był w najfajniejszym już miejscu na świecie, najbardziej przyjaznym, cichym, pięknym i w ogóle, to tak no i tak słyszysz to dudnienie. Ten puls masz jeszcze przez bardzo długi czas w głowie, oczywiście. To jest świetne porównanie w ogóle. To jest twoja książka. Świetne porównanie. Znaczy, kurczę, jak ja się czyściłem, ja wyznaję proste metody, więc ja siłownia, basen, biegać nie mogę, bo trochę mi się dysk wylewa i nie powinienem, ale siłownia, basen, trochę medytacji, gierki, lektura, jakaś próba relaksu i tak dalej, no, kurczę, no to mi to przychodziło dosyć łatwo. I co, o 16 Kuba Żulczyk wstaje od komputera, idzie na siłkę, gierki tak, i tak, zaczyna normalne życie tak, i później następnego dnia o 8 wkłada gruza. No niestety ja muszę, wiesz, bo kurczę, ja jeszcze mam ten zawód scenopisarski, mój drugi ważny zawód, który cały czas wykonuję i cały czas jestem w jakichś projektach i robię różne rzeczy. Teraz kończę kolejny fajny serial, o którym niestety nie mogę nic powiedzieć, bo mnie zabiją. Ale to jest tak, że wiesz, no niestety to jest taka nudna praca. Ja cię obronię, mów. Tak? Tak. No nie mogę, ale będzie super. Być może są zdjęcia w przyszłym roku, trzymaj kciuki. Pierwszy serial, w którym sam jestem scenarzystą, sam napisałem cały sezon, bo przy Belfrze z Moniką Powalisz pracowaliśmy, a przy Ślepnąc z Krzyśkiem, nie, z koniecznym reżyserem, więc byłem współscenarzystą w obu tych przypadkach, a teraz po raz pierwszy będę sam scenarzystą całego. Czyli Kuba, twoje serialu. Pisanie, zaraz będziemy też rozmawiać o twoich serialach, bo to jest cały osobny to temat. To jest od 10 do 18, nawet mogę ci powiedzieć, na przykład jak piszę prozę, to mniej więcej, żeby się nie zarżnąć, to jest tak, że powiedzmy 2 godziny to jest praca nad prozą, 2 godziny to jest jakaś praca scenariuszowa, a 4 godziny to jest jeszcze taka, wiesz, obsługa pracy, o której należy pamiętać, czyli telefony, maile po prostu i jakieś spotkania i tak dalej, bo to też oczywiście jest. Zawsze trzeba z agentką porozmawiać, moją Moniką Regulską, kochaną, którą bardzo serdecznie w tym momencie pozdrawiam i bez której by nic nie było po prostu, tak jak mawiał Kononowicz, był taki gość, nie? Pamiętasz, on mówił, tak, że niczego nie będzie. To on miał genialne sweterki, ja tak, chciałam taki sweterek. To bez Moniki Regulskiej by niczego właśnie nie było, no. Ale tak zawsze musimy trochę sobie pogadać przez telefon w ciągu dnia. A jak piszesz, to komuś pokazujesz to, co piszesz? Bo powiedziałeś, brudnopis, ślepnąc od świateł pokazałeś swojej partnerce. Na przykład Czarne Słońce pokazujesz, jest rozdział i mówisz, zobacz, co o tym myślisz, czy czekasz do samego końca i dopiero dajesz to do wydawcy? W Czarnym Słońcu było tak, że całość, taki pierwszy brudnopis dałem paru osobom do przeczytania, w tym na przykład mojemu bratu, który mi zrobił bardzo takie super dokładne zuwagowanie tej książki, na tyle głębokie, że on jest nawet tutaj wymieniony w napisach, że tak powiem, jako współredaktor, nie? Czyli tutaj Maciej. Jest Maciej Żulczyk. Tak, tak, bo tak bardzo super tę książkę naczytał, dał mi tyle uwag, tyle wskazówek, że po prostu i od tej pory w ogóle chcę z nim pracować, bo świetnie. Szat! A no? On chce pracować z tobą?
Tak, tak. A on co mi mówił, brat, on Maciek? Mówił, on czym się zajmuje? Maciek w ogóle jest kompletnie, nie ma nic wspólnego z literaturą, on się zajmuje dźwiękiem, jest realizatorem dźwięku, nagłaśnia koncerty i zajmuje się różnymi sprawami związanymi z dźwiękiem ogólnie. No, miksem, remasterem, różnymi rzeczy. No, masteringuje audycje radiowe i tak dalej, i tak dalej. Nagrywa demówki zespołów. To mega pomysł, bardzo super, fajne, bo on ma, Maciek ma coś takiego, że on mi mówił już 3 książki temu, mówił, wejdź, daj mi te książki takiego pierwszego czytania i w końcu wziąłem i dałem mu to Czarne Słońce. I on ma coś, bo z Maćkiem się świetnie pracuje. Potem oczywiście Konrad Keder jeszcze zrobił taką rasową, świetną redakcję tej książki, naprawdę bardzo fajną. Natomiast Maciek przedtem ten, Maciek po prostu potrafi mi powiedzieć, jako mój brat, powiedzieć mi rzeczy, których po prostu inni ci nie powiedzą. No boją się, nie wiem czemu, ja nie jestem jakiś straszny, ale tak, no potrafi mi powiedzieć na przykład, stary, no już tego grepsu używasz od 8 książek i on już jest kompletnie przepalony i kompletnie spruty i po prostu już daj spokój i wymyśl coś nowego, bo to już nie działa, tak? I tego to typu. Faktycznie tak jest, że ludzie, nie wiem, na przykład z wydawnictwa, ludzie, którzy gdzieś tam z tobą współpracują, dajesz im książkę i oni mówią, nie no Kuba, to jest mega, to jest zajebiste, jesteś mega gość i nigdy ci nie powiedzą tego, czego byś nie chciał usłyszeć. Teraz jak jesteś na takim totalnym topie, to ludzie mówią to, co myślą, że chcesz usłyszeć? To jest dobre pytanie i może zadaję sobie nawet za często, bo... Ale nie, ja na przykład mam swoje wydawnictwo za uczciwe, że gdyby było coś po prostu nie halo, to ja bym to usłyszał na pewno. To byłaby rozmowa na ten temat albo jakaś próba sugestii. Ale przy Czarnym Słońcu tak nie było. No. Próbują cię podkupić inne wydawnictwa. Twoje wydawnictwo to jest wydawnictwo literackie, próbuję, tak? Nie, Świat Książki. Boże, wróć, Świat Książki oczywiście. Świat Książki. I Joanna. Były próby, no. No i jak? Oni, jak można przekupić pisarza? Nie przekupić, przejąć pisarza, no bo na przykład w moim zawodzie, no to co, to po prostu się proponuje lepszy kontrakt, tak? Żebyś przeszła, nie wiem, z Polsatu do innej stacji, no to możesz przekonać oczywiście tym, że będziesz mieć lepsze warunki, lepsze możliwości, może będziesz robić lepsze rzeczy takie, jak chcesz, ale ja to głównie finansowo. Tak, wszystkie, powiem ci tak, moja agentka jest po prostu zajebistym tygrysem i ona naprawdę, kurczę, potrafi wywalczyć świetne rzeczy i potrafi się bardzo bić. I wszyscy to wiedzą i wszyscy się jej boją. I ja na wszystkie próby podkupienia reagowałem, mówiąc, bardzo fajnie porozmawiaj o tym z Moniką. No i to się tak ucinało. Bo wiedzieli, że będą musieli po prostu tyle... Kurczę, tyle zaproponować, że wiesz, no nie wiem, no jak na razie... Bo to w jakiej sferze? W sferze zaliczek? No bo nasi słuchacze prawdopodobnie nie wiedzą, jak to wygląda rozliczanie, to tak. Bo to nie jest tak, że Kuba Żulczyk co miesiąc dostaje z wydawnictwa pensję, tylko Kuba Żulczyk czy jego agentka umawiają się na jakąś zaliczkę, no i później chyba ze sprzedaży książek, tak? I ta tak. Zaliczka jest tą główną? W Polsce jest system zaliczkowy, którego ja w ogóle nie jestem fanem, bo nie uważam, że on jest, on nie jest za bardzo uczciwy, no ale trudno, taki jest i on działa też na zachodzie i tak naprawdę działa wszędzie. Czyli dostaje się zaliczkę jakąś tam na napisanie książki. Wysokość tej zaliczki zależy powiedzmy od tego, ile autor książek sprzedaje albo ile ten autor jest w stanie, po prostu jaką ma pozycję na rynku. I potem tę zaliczkę, jak na przykład dostaje się część przed oddaniem książki, część po oddaniu książki, zależy jak się tam umowę skonstruuje. No i potem jest coś takiego, że potem ta książka się sprzedaje, ma się jakiś tam procent od egzemplarza, autor ma powiedzmy 10-15% od egzemplarza, coś takiego. I potem jeśli odrobi tę zaliczkę, którą dostał w sprzedanych egzemplarzach, no to powyżej tego zaczyna zarabiać i dostaje te pieniądze co pół roku z rozliczenia. No. I tak to działa. A jak się sprzedaje Kuba Żulczyk? Ja wiem, zaraz powiesz, idź do Moniki, Monika niech ci powie, nie, ale... ja sprzedałem jak na razie wszystkich moich książek razem wziętych, sprzedałem około 500 000. Czyli sprzedałem bardzo dużo książek w Polsce. Wow. Z czego jakieś, powiedzmy, 200, połowa to jest Ślepnoc od świateł.
bliżej Ślepnąc od świateł, to tak już prawie pod 300. A ile się sprzedało po serialu? Bo to wtedy też pamiętam, że księgarnie były zalane. To po serialu sprzedało się 200 tysięcy książek. Przed sprzedało się tam powiedzmy 50, a po serialu sprzedało się już prawie 200. A Remigiusz Mróz mówi, że sprzedał już chyba ponad milion albo około 2 milionów, czy mnie już poniosło? Może tak być. Może być, co? Tylko on napisał bardzo dużo tytułów, a ja mam 8 tytułów w sprzedaży, a Mróz ma 40. Więc jakby, ale ja 250, powiedzmy, że 250 tysięcy to jest Ślepnąc od świateł, a wszystkie pozostałe książki jakby, nie liczę Czarnego Słońca w tym, wszystkie pozostałe książki jakby wziąć do kupy, Wzgórze, Zrób mi jakąś krzywdę, Armagedon, Instytut, Smorojewo, Świątynie, to wtedy będzie tak, wydaje mi się, że ze 200 tysięcy drugie jeszcze będzie. Razem tych książek wziętych. To bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Wzgórza około 70 tysięcy sprzedałem. Krzywdy przez te wszystkie lata z 30 tysięcy. No jakoś tak. Ale razem jakby te wszystkie książki wziąć do kupy, to będzie Instytut? Pół miliona. Instytut nie wiem, musiałbym sprawdzić. Z kilkanaście tysięcy, z 20 tysięcy. Lubisz Instytut? Lubię tę nową wersję. Jest bardzo fajna. To właśnie ja ją czytałam, też ją lubię. Dobrze. Ta poprzednia mi się nie podoba, ale dlatego zrobiłem nową, która nie jest aż... No jest po prostu tak porządnie przepisana, że ta książka jest teraz fajniejsza. Jest taka bardziej dopracowana, trzeźwiejszą, taką pewniejszą ręką napisana. Także jest fajna, ja lubię tę książkę. Kuba, a mogę cię zapytać, bo ty sam tutaj zahaczyłeś, ja... Na początku myślałam, że cię o to zapytam, później gdzieś słuchając twojej rozmowy chyba z Jarkiem Kuźniarem i z u Tomka Raczka, pomyślałam, że nie będę cię pytała, ale sam tutaj zahaczyłeś ten temat, że od 6 lat nie pijesz alkoholu, nie bierzesz żadnych dragów i powiedz mi, jak ci z tym... Nie będę pytać, do jakiego momentu doszedłeś, bo to jest twoja sprawa, ale domyślam się, że to już jest jakiś taki moment naprawdę dla konkretnego człowieka ostateczny. Jak ci z tym? Ojej. Bo wiesz co, w Polsce cały czas człowiek, który nie pije alkoholu... Słuchaj, no ja byłem, poszedłem, to było tak, ja byłem, ja nie miałem jeszcze takiego szorowania brzuchem, bo to jest tak, było w jakimś czeskim filmie, nie pamiętam jakim, jest coś takiego, o piciu najmądrzejsze słowo powiedziane, że każdy ma swoją górkę, na którą wchodzi i potem już tylko spada, tylko większość ludzi tę górkę zauważa już jak zaczyna się turlać w dół, nie? I ja się zatrzymałem tak, nie? Chybocząc się, powiedzmy, przed przepaścią. Ile miałeś lat? Coś koło 30. 30, miałem 30 lat. I miałem coś takiego, no bo kurczę, zorientowałem się, że ja po prostu codziennie piję. Prawie codziennie ćpam. Biorę leki potem, żeby się uspokoić, bo już mam totalne wykrętki. Biorę benzodiazepiny i one też mnie uzależniły bardzo szybko. I zaczynam robić różne głupoty. I mam długi i nie jestem w stanie w ogóle pracować. I w końcu, no był taki krytyczny moment, o którym trochę nie chcę gadać, ale był. I przyszedłem na terapię, do ośrodka uzależnień, do którego mnie skierował psychoterapeuta, do którego chodziłem przez rok. To było tak, że poszedłem do psychoterapeuty i powiedziałem, Jezu, tak się źle czuję, mam takie straszne problemy psychiczne i tak dalej, i tak dalej. A on to był mądry facet, on się zapytał, a jak u pana z tym piciem, nie? A jaki? Alkoholika pan ze mnie robi, jak to z piciem? Powiedziałem, wszystko okej. Ja przychodziłem do niego co tydzień, płaciłem mu za to, żeby go okłamywać, a on się za każdym razem... lepiej z tym czułeś, nie? A on za każdym razem się pytał, ja mówię tak, tu proszę pana, tu dziewczyna mnie nie chce, albo chce, a ja nie chcę, albo coś, a tutaj, a on tak, dobrze, a ja budziłem się takie straszne, miałem myśli o końcu świata, bałem się, że będzie apokalipsa, on tak, dobrze, a co z tym piciem? I za każdym razem zadawał mi to pytanie, a jak to z tym piciem? 3 piwka w sobotę z kolegami, tak, a sobota się skończyła w poniedziałek. Tak, i to tak trwało i on cały czas mi mówił, że ja poszedł do takiego ośrodka w Warszawie uzależnień, zresztą mogę powiedzieć, to ośrodek Olcha, polecam, robię tutaj kryptoreklamę, ale oni po prostu trochę mnie uratowali. No i potem poszedłem do tego ośrodka i to też jest tak, że się rozwiązuje na początku taką klasówkę, żeby określić się, w którym jesteś stopniu choroby alkoholowej. No i rozwiązałem tę klasówkę na 5, no dawno żadnej piątki nie dostałem. No powiedzmy, tam jest powiedzmy poziom 1, 2, 3 i 4. I czwarty
to już jest tam no taki delirium, no już takie najostrzejsze takie już symptomy, no. A trzeci to już jest takie bardzo konkretne, nałogowe po prostu picie, nie? Pierwszy to jest taka czerwona lampka. No ja byłem tak... Która się u ciebie nie zapaliła w ogóle chyba, tak? Tak, tak, tak. Ja byłem pomiędzy trzecim a czwartym, powiedzmy, tym etapem. No i wiesz, i od razu byłem akurat na tyle, bo ja po prostu strasznie źle się czułem psychicznie już. Bardzo, bardzo źle się czułem. Potwornie źle. Ja nie chcę tego demonizować, ale gdyby to potrwało jeszcze pół roku, rok, oczywiście ja nienawidzę takiego gadania, co było gdyby. Ale mogło być tak, bym sobie, nie wiem, może coś zrobił i tak dalej. Bo po prostu już byłem naprawdę w takim, kurczę, w takiej bardzo czarnej dupie jakiejś takiej zrezygnowania, lęku, depresji, pogubienia i tak dalej. I po prostu trafiłem na terapię i zacząłem powoli jakby z tego wychodzić. I no dobrze, to, co się teraz dzieje, ja już jestem 6 lat, więc po 6 latach to nie jest tak, że to jest świetnie, nie? Ja po prostu mam życie w ogóle. Bo to wszystko, co się wydarzyło teraz, ja mam w swoim życiu, czyli ja mam fantastyczny związek z cudowną kobietą, ogromny jakby sukces za mną, chęć do pracy, mnóstwo pomysłów, super pozycję zawodową, jakby w ogóle fajne życie, nie? Które zawsze chciałem mieć. To jest tylko dlatego, że ja przestałem pić, ale oczywiście jest też bardzo dużo różnych problemów, codziennych trosk, jakby wiesz, no kurczę, ja też jestem taką... A ty wtedy jak poszedłeś na terapię, byłeś już z Adrianą? Jak nie chcesz, to nie odpowiadaj. Nie, ja poznałem Adrianę pół roku wtedy byłem po terapii, w trakcie terapii, czyli pół roku nie piłem. Czyli ona już zna tego żulczyka ale trochę kojarzyła, że tak powiem, z akcji, tam z miasta, czasami tego żulczyka, który tam jeszcze świrował, nie? Jakby zauważyła, przycięła go parę razy na mieście. A to trochę jak wzgórze psów. No, trochę go przycięła parę razy na mieście i mówi czasami o tym, że o Jezu, z tamtego gościa to przez szmatę nie dotknęła, także dobrze, że go już nie ma, no. Więc wiesz, więc to jest, ale to jest coś takiego, że, bo to jest też tak, bo to nie jest tak, że ja, tak jak z każdym nałogowcem jest tak, to nie jest tak, że ja zacząłem, kurczę, walić, bo ja miałem taki pomysł. To się z czegoś wzięło, to się wzięło z jakiejś konstrukcji psychicznej, z jakichś problemów, z jakichś lęków, z nerwicy na przykład. Ja mam nerwice, ciężkie zaburzenia lękowe zdiagnozowane. W końcu od 2 lata temu zacząłem się też tym tak na poważnie, powiedziałbym, zajmować farmakologicznie, terapeutycznie i tak dalej. Też miałem 2 lata temu takie kolejne, powiedzmy, jakiś taki kryzys i musiałem się trochę zająć, ale to też miało dobre efekty, bo wiesz, zacząłem jakby dbać o siebie fizycznie, rzuciłem palenie i tak dalej, i tak dalej. Zacząłem leki brać psychotropowe, co polecam bardzo w ogóle wszystkim, którzy się tego boją, bo to rzeczywiście jakby czyni życie lepszym. No i wiesz, i ja mam różne perypetie i po prostu, kurczę, ani nie robię z tego żadnej, jestem po różnych perypetiach i mam różne skłonności i mówię o tym otwarcie, bo po prostu czuję, że to może komuś pomóc. Ja nie robię z ludzie tego... Ludzie w Polsce szanują to na przykład, że nie pijesz alkoholu. Ja na przykład czasami się łapię na tym, że nie wiem, gdzieś idę i po prostu nie mam ochoty pić alkoholu i kompletnie towarzystwo tego nie może zrozumieć. No kieliszek, no winko, no napij się. Nie szanują to ludzie? No, wiesz co, teraz mówisz, już wszyscy wiedzą o mnie akurat, wiesz, że po prostu to już się do tego przyzwyczaili, nie? Ale na początku wielu ludzi traktowało to jako taką fanaberię, nie? Bo ja nie byłem na takim, wiesz, kurczę, etapie alkoholizmu jeszcze, bo w Polsce alkoholik to już jest ten, co leży wytatuany we własnej kupie, nie? To jest alkoholik, nie? Ten, co po prostu go leży tam już na chodniku, bo chatę przepił, nie? To jest alkoholik. A jakby ludzie nie rozumieją w ogóle jeszcze, dopiero teraz powoli zaczyna docierać do ludzi jakby idea czegoś takiego jak funkcjonujący alkoholik, funkcjonujący narkoman, nie? To jest jakby, że ktoś po prostu jest bardzo ciężki, już nawet bardzo ciężkim etapie choroby, a dalej jeszcze jakoś tam po prostu ogarnia swoje życie, pracę, rodzinę o tyle, ile można. Głównie też po to, żeby obsłużyć tę chorobę tak naprawdę, ale to robi, tak? Więc... oczywiście, na początku bardzo wielu ludzi tego kompletnie nie rozumiało, nie? Jakby tej decyzji, bo nie mieli, po prostu byli zdziwieni, że akurat ja, nie? Fajny gość. Taki fajny gość, taki zabawny, tu zawsze kawał opowie, tu coś. Nigdy, wiesz, nie... Ja miałem dosyć taką dużą, na przykład, samokontrolę, więc ja nie jechałem tak super, totalnie po bandzie. Nie byłem agresywny nigdy i tak dalej, ale wiesz, ale ja jestem po swoich po prostu przejściach i z jednej strony ja w ogóle nie mam żadnego kłopotu, żeby o tym mówić, bo wiem, że to może ludziom pomóc, a z drugiej strony
nie uprawiam na ten temat żadnej martyrologii, ani jakiejś płaczliwej narracji i tak dalej, bo... A zdarzyło ci się, że przez te 6 lat, że komuś ty pomogłeś, bo zobaczyłeś, że... Mam nadzieję, że tak. Znaczy, przez pierwszy rok zdarzało mi się mówić różnym moim kolegom, że może ty też powinieneś, bo byłem takim świadkiem Jehowy, trochę. A potem się zorientowałem, że tak się nie robi i tak nie można. Że nie możesz podejść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, wydaje mi się, że ty jesteś ćpunem albo pijakiem. Bo to jakby, to nie jest jakby twoja sprawa, to tak nie działa, nie? Natomiast jeśli ktoś do ciebie przyjdzie i powie, słuchaj, wydaje mi się to i to, i czy mógłbyś mi jakoś pomóc, wesprzeć, przynajmniej coś poradzić, porozmawiać o tym ze mną. No takich sytuacji już trochę miałem. I mam nadzieję, że komuś pomogłem. Kuba, spojrzałeś na zegarek, ja patrzę tutaj na dyktafonie, rozmawiamy godzinę, ale możemy jeszcze rozmawiać? Oczywiście. Dobra. Zaraz porozmawiamy o serialu, ale jeszcze chciałam zapytać cię o jedną rzecz jeszcze związaną z Czarnym Słońcem. Tam jest taki moment, gdzie ja faktycznie, tak jak rozmawialiśmy, że ta książka jest strasznie taka szybka, komiksowa, jesteś w tym wagoniku, jedziesz, pędzisz, ale jest taki moment, gdzie ja bardzo zwalniam. To jest ten moment, gdy gruz jest w Treblince. Bardzo zwalniam. On się zamienia w kogoś innego, nie? Zamienia się tak. W innego człowieka. Nie? On jest cieślą i ja tam bardzo zwalniam, może dlatego, że oglądałam ostatnio na Netflixie taki serial Iwan Groźny, nie wiem, widziałeś? Nie. O Ukraińcu, który był John Demjaniuk, który był strażnikiem w Treblince, jeden z najokrutniejszych ponoć strażników. Jest taki serial? Tak, jest na Netflixie. No to muszę, nawet nie wiedziałem, muszę to obejrzeć. Zobacz, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia. Powiedz mi, jak to się dzieje, że w ludziach takich jak ty, jak ja, czyli tacy, którzy, nie wiem, w niedzielę siedzą, piją kawę, zaraz masz fajny rodzinny obiad, chodzą, nie wiem, czysto ubrani, nie biją staruszek na ulicy, czyli są takimi normalnymi ludźmi w tym powszechnym rozumieniu, że nagle coś się przełącza, włącza się jakiś przycisk i ci ludzie stają się najbardziej okrutnymi ludźmi świata. Bo można. Bo jakby tworzy się człowiek, niestety trochę to działa tak, że człowieka bardzo współtworzy jego moralność, współtworzy system, w którym on funkcjonuje. Ja wierzę w coś takiego, że jest w człowieku taka organiczna, wrodzona moralność, którą wszyscy mamy, i która bierze się z tego, że wszyscy gdzieś tam, jako wszystkie żywe istoty, jesteśmy na jakimś tam poziomie połączeni i jest nas jakaś taka po prostu wrodzona, głęboka taka empatia, ale i to coś, co nazywamy człowieczeństwem, ale co nie jest tylko, wydaje mi się, i wyłącznie człowieczeństwem. Natomiast bardzo łatwo to zaburzyć, jakby konstruując wokół człowieka system, tę kulturę, nazwijmy to w skrócie, jakby w której ta moralność zostaje odwrócona i po prostu pewne rzeczy można, a pewnych rzeczy nie można. Po prostu człowiek zostaje tak przeprogramowany. I ludzi na przykład, tak mi się wydaje, że ludzie po prostu, którzy byli strażnikami w Oświęcimiu, jakby oni po prostu byli przeprogramowani na inną, czy w Treblince, byli przeprogramowani na inną moralność. Po prostu jakby mówiono im, że tak można, więc skoro myślisz, że później można przeprogramować, a nawet nie można, to... tylko że trzeba, bo oni po prostu wykonywali swoje obowiązki. To był ich obowiązek. W ich mniemaniu oni po prostu wykonywali swoją pracę i czynili swoją jakby powinność. Nie? A myślisz, że później można przeprogramować z powrotem, żeby wrócić do tego człowieczeństwa sprzed? Słuchaj, widziałem taki dokument jak parę lat temu o ludziach, to było o ludziach, którzy uciekli z Korei Północnej. I tam wypowiadał się facet, który był strażnikiem w koreańskim obozie koncentracyjnym. I on dopiero jakby po wstrząsający w ogóle kurcze rzeczy, ten biedny człowiek, on płakał całą swoją wypowiedź i on jakby powiedział, że on pracując w tym obozie koncentracyjnym, ja nie chcę skłamać, ale zabił jakieś 2000 ludzi i do niego potem, jak on uciekł stamtąd i jakby zaczął żyć w zupełnie nowej rzeczywistości, jakby nie tak zdemoralizowanej i zobaczył, że istnieje jakby jakiś taki w ogóle inny świat, to dopiero zrozumiał, jakby wrócił do takiej, wiesz, pierwotnej ludzkiej moralności i zrozumiał jakby,
co robił źle. I mówił, że to było najbardziej przerażające w tym wszystkim jest to, że on po prostu myślał, że on robi to, co należy. Nie, że on robi może dobry uczynek, ale że robi to, co należy, taka jest jego funkcja i okej, to nie jest przyjemne, ale on spełnia swoją powinność. I dopiero potem jakby zrozumiał ciężar swojej winy. Także John to jest... Demjaniuk, właśnie Iwan Groźny z Treblinki, został chyba w latach 80, tak, to był chyba 86 rok, zaczął się jego proces. On po wojnie wyemigrował do Stanów, tam założył rodzinę, tam pracował w fabryce Forda, był bardzo szanowanym sąsiadem, wszyscy go lubili, dzieci go uwielbiały, jego wnuk był w nim zakochany, bo to był kochany dziadek. I oni, wiesz, oni do samego końca, dopóki on zmarł, bo ten proces się toczył, oni nigdy nie uwierzyli, że on mógł być tym Iwanem Groźnym, który czerpał satysfakcję i radość, tak jak mówili ludzie, którzy ocaleli z Holokaustu, z zabijania i krzywdzenia innych. I ja tego troszkę nie mogę, to jest chyba trochę za dużo dla mnie, żeby to zrozumieć, jak to się dzieje, że... A czytałaś książkę Hanny Arendt, Eichmann w Jerozolimie? Nie. Koniecznie przeczytaj. To jest, z kolei ona tam, to jest taki bardzo znany termin, wprowadziła banalności zła, pisząc o Eichmannie. Ta książka była dla mnie bardzo dużą inspiracją przy Czarnym Słońcu, bo ona, opisując ten proces, bo Eichmanna złapał dopiero Mossad w latach 60., nie? I on był właśnie w tym, w Jerozolimie był sądzony. Ona w fascynujący sposób opisuje w ogóle jakby, kurczę, jakby proces jakby tych precedensów prawnych, jakby w ogóle pokazuje taką, wiesz, kurczę, że prawo, które było tak naprawdę bezsilne w pewnym sensie trochę, żeby tego Eichmanna skazać, trzeba było je bardzo nagiąć, że prawo... to samo jest przy Demjaniuku. Że prawo jest taką trochę filozofią, którą trzeba było trochę przestawić na inny tor, aby w ogóle go skazać, bo tam był taki bardzo... I to jest trochę to, o czym mówimy. Tam był taki moralny kazus tego, że linia obrony Eichmanna, która, jak pisze Arendt, w sensie prawnym była ze wszechmiar logiczna, mówiła, że jakby Eichmann nie popełnił żadnej zbrodni, ponieważ dokonywał czynów, które były w pełni legalne w świetle systemu prawnego państwa, które reprezentował. I trzeba było jakby odwrócić cały ten porządek jakby winy względem prawa, żeby jakby, a żeby skazać go za winy popełnione przeciwko państwu prawnemu, też było to bardzo trudne od strony prawnej, ponieważ jakby państwo Izrael wtedy nie istniało. Trzeba było posługiwać się tam kategorią narodu żydowskiego, który nie był wtedy jakby prawnym w ogóle jakby terminem. Bo tak naprawdę to byli ludzie, którzy byli Żydami, ale prawnie byli Polakami, Niemcami, Słowakami, Czechami, Rumunami i tak dalej. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Więc ten jakby ona pokazuje z jednej strony tą taką jakby... I to właśnie pokazuje, że on działał w obrębie po prostu systemu, który pozwalał mu na to, co on robi. A z racji, że był legalistą, czyli legalista to jest taka osoba, która mówi, że moralne jest to, co jest zgodne z prawem, z racji tego, że był legalistą, no to uznawał siebie za moralną postać. I potem jakby ona jeszcze bardzo przewrotny, taki dowcipny sposób pisze, bo ona go opisuje jako takiego głupiego bardzo człowieka. Że on nie opisuje go jako człowieka demonicznego, jako psychopatę, tylko opisuje go jako takiego głupiego, taką postać taką jak z Gogola. Takiego głupiego człowieka o bardzo takim wąskim po prostu zapatrywaniu na świat. Takiego urzędnika, typowego po prostu gogolowskiego urzędnika. I ten facet po prostu jest na tyle ograniczony, że po prostu w momencie, kiedy jakby system, w którym on funkcjonował i ten system jakby w ogóle on działał, zostaje jakby upada, zostaje przewrócony na nicę, przestaje istnieć, no to on jakby i to, co było moralne, nagle jest niemoralne, to on kompletnie się po prostu w tym gubi, nie potrafi jakby tego przyswoić. I zaczyna on pleść straszne komunały, tworzy jakieś takie swoje niezgrabne filozofie i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że to jest trochę o tym, że to jest odpowiedź na twoje pytanie, że... To w każdym człowieku myślisz, że można ten przycisk można, nacisnąć? Nie wiem, czy w każdym, na pewno nie w każdym, bo na pewno są ludzie, którzy po prostu powiedzieliby nie, ale wiesz, bo ja nie wiem, czy bo naciśnięcie przycisku to jest dobra metafora, bo to jest trochę dłuższy proces, nie? Wiesz, nie każdy, oczywiście są ludzie wśród nas, którzy są psychopatami,
już są pozbawieni elementarnej empatii, albo są sadystami, cierpią przyjemność z zadawania bólu. I ci ludzie, te takie demoniczne postaci w społeczeństwie, czyli takie bardzo popowo, w popkulturze bardzo fascynujące, bo na przykład są seryjni mordercy, też wśród nas są. Ludzie, których potocznie nazywamy złymi, czystym złem i tak dalej, tak? Ale nie każdy, kto był strażnikiem, nie każdy funkcjonariusz aparatu hitlerowskiego był przecież seryjnym mordercą, psychopatą, ani czystym złem. Byli to często bardzo ludzie przeciętni. I oni po prostu rzeczywiście, wydaje mi się, po prostu zrobiono im system, w którym funkcjonowali, prawny, propaganda doprowadzona do perfekcji, na przykład w państwie nazistowskim, propaganda zrekonstruowała, przestawiła ich moralność na tyle, jakby świat obudowała ich po prostu, nie, to nie był proces włączania przycisku, bo to nie było tak, że wiesz, to nie działa tak, że ktoś był dobry, zły, aha, no to tak nie, człowiek aż tak prosty nie jest, trzeba mu cały, wytworzyć wokół niego cały świat, całą taką ontologiczną rzeczywistość, po prostu zabudować po prostu za pomocą długiej, mozolnej pracy politycznej, propagandowej, też życiowej i tak dalej, świat, żeby on nagle zaczął uważać, że on robi dobrze. A też pamiętaj, że jeszcze to była sytuacja bezprecedensowa, nie? Że teraz my już te lekcje odrobiliśmy, ale i zawsze możemy przywołać te okropieństwa jako taki sygnał alarmowy, ale wtedy tego nie było. Wtedy wiesz, o co chodzi. Ten alarm niestety często nie działa. Zresztą o tym jest też twoja książka Kuba, seriale. Mhm. Kurczę, jeszcze tyle chciałam o tylu rzeczach porozmawiać. Spokojnie gadamy. Mamy jeszcze co najmniej kwadrans. Dobra. Kuba, seriale. Jak gdy czytam Czarne Słońce, to ja je czytam i mam obrazy przed głową. Czy Czarne Słońce będzie też przełożone na ekran? Czy jak pisałeś tego Czarne Słońce? Na razie nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ktoś tam chce, ktoś się dopytuje, coś się dzieje. Kimś jesteśmy trochę już może po słowie, ale to na razie nawet nie doszło do sprzedaży praw jeszcze, także zobaczymy. Fajnie, jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak ktoś by to zrobił. Bardzo jestem ciekaw, jak ktoś by to zrobił, ale to tyle mogę powiedzieć. Może Oliver Stone w Konwencji Urodzonych Morderców. Kurde, masz do niego numer? Mam, dam ci, jak skończymy to rozmawiać. To tak, skończymy gadać. To są podobno ile? Trzech osób potrzeba, tak? Do tego, żeby do kogoś dostać numer. Na tak, sobie, tak. Słyszałem tę teorię. Wydaje mi się, że jest całkiem prawdziwa. Trzech albo czterech. A ja nawet wiem, kto ma. No? Serio. Tak? Numer do tak, Olivera Stone'a? Tak, mam koleżankę, która dla Wysokich Obcasów, ona by mogła mieć, bo ona robi takie wywiady z takimi osobami. A widziałaś wywiad, bardzo ciekawy serial, widziałaś wywiad Olivera Stone'a z Putinem? Nie. The Putin Interviews? Nie. Sobie ogarnij, to jest 4-godzinny miniserial, wywiad Stone'a z Putinem, 4-godzinny. Dobra, rok temu to było zrobione. Wracam do Łodzi dzisiaj. Świetne to jest. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy film. Jest jedna świetna scena tam. Ale dobra, my o coś innego, my o czymś innym mieliśmy gadać. Dobra, teraz z zaskoczenia mówiłeś, że nie powiesz. Co teraz piszesz? Na jaki serial? To jest serial, który powstaje dla stacji, z którą już kiedyś pracowałem. Jest Kanal to Plus. Nie. HBO. Pomidor. I będzie to serial w pewnym sensie komediowy. A my już gdzieś tą historię czytaliśmy? Nie. To jest, nie, od początku. Od początku scenariusz typowo pod serial stworzony przez Jakuba Żulczyka. Pomysł jest, sam pomysł, core idea jest kogoś innego, ale no ja wykonałem no taką całą głębszą pracę kreacyjną i pisanie całego scenariusza już wykonałem ja sam. No dobra, Kuba. Z małą pomocą różnych ludzi, pracowników, różnych ludzi, którzy podsuwali mi pomysły, ludzi, którzy takich script doktorów i tak dalej, ale jakby takie pisarską pracę wykonałem, tak zwaną pracę literacką wykonałem sam. Bałeś się trochę, jak będzie odebrane Ślepnąc od świateł jako serial? Nie. Wiedziałeś, że będzie sztywniutko? Wiedziałem, że będzie sztywniutko. Znaczy nie spodziewałem się tego, że to będzie aż taki fenomen. Nie spodziewałem się tego. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak. Z tym serialem to było tak. Mogę ci powiedzieć dokładnie ten moment, w którym
ja zobaczyłem, zrozumiałem, że to będzie po prostu sukces, ale to nawet nie sukces, że dużo ludzi to obejrzy, bo to, co się stało z serialem Ślep na co świateł, to jest to, że on trochę wszedł na tę półkę, nie wiem, co psy, czy chłopaki nie płaczą, czy rejs, że jakby stał się trochę takim filmem kultowym, którym mówią tak, Polacy, czy tak, miś i tak dalej, nie? I ja ci powiem, kiedy wiedziałem, że to się stanie, to bo jeszcze zdjęć nie było do serialu, a już był scenariusz napisany. I tam jest, było coś takiego, że było biuro serialu, było w firmie u Andrzeja Besztaka na Chełmskiej, było po prostu biuro Ślep na co świateł. Ja wpadłem do tego biura podpisać jakieś tam dodatkowe dokumenty, czy coś tam, tak, no coś tam, nieważne, sprawę jakąś miałem do załatwienia formalną. No i to było tam w tej film produkcji i ja wchodzę do kuchni, no i w kuchni ten. I stoi dwóch jakichś tam chłopaków, takich asystentów produkcji, nie? I rozmawiają. I coś tam, nie, coś tam robią, no i uważaj. I ja sobie, a jeszcze tylko, nie było żadnych zdjęć, nic tylko scenariusz ludzie czytali, bo powiedzmy był już tam final draft, ostatnia wersja scenariusza była zrobiona, ale że była taka, nie wiem, trzy dni wcześniej, był ostatnia wersja scenariusza, została zamknięta. No i tam stoi, robię sobie kawę, zrobiłem sobie kawę i pytam się jednego z tych chłopaków, mówię do niego, ty, gdzie jest cukier? A on do mnie, rucham twój cukier. I ja powiedziałem, no dobra, to okej, okay, no to już wtedy to już wiadomo, no to już, już wiadomo, że będzie grubo. Skala tego totalnie mnie zaskoczyła. Pamiętam rok temu dokładnie byłem w Kanadzie akurat, bo byłem w Toronto zaproszony tam jako polski gość na festiwal literacki. I była tam sytuacja taka, że pamiętam, że siedziałem, gdzieś wstałem rano, włączyłem telefon i zobaczyłem, że Ślepnąc książka jest na pierwszym miejscu top 100 Empiku, jakby ze wszystkich produktów. Nawet nie, że ze wszystkich książek, tylko ze wszystkich produktów. Że tam powiedzmy tam, nie wiem, na pierwszym miejscu było Ślepnąc od światem, a na drugim jakaś golarka elektryczna, nie? Rozumiesz, o co chodzi. Ale Czarne Słońce też jest bardzo wysoko. Jest bardzo ostatnio, wysoko, ostatnio tak. Patrzyłam, tak. Oczywiście to Karczukowa wyprzedza. No ale to zaszczyt nią przegrać, nie? No tak. A Kuba Żulczyk chciałby dostać kiedyś Nobla? No chciałbym, tak samo jak chciałbym, wiesz, kurczę, polecieć na Marsa, albo zrobić ten, albo żyć 300 lat, ale... No nie, tych 300 lat to... Ale, to, wiesz, to o co, ale wiesz, o co chodzi, to mniej więcej w tych samych rejestrach traktuje to chcenie. Ale oni ci nawet Nikę nie dadzą. No nie da, no absolutnie, że nie da, oczywiście, że nie dadzą. Dlaczego ja do nie Nikę, lubią cię? Do Nikę to ja nigdy nawet nie byłem zgłoszony. Ja przeczytałam taki komentarz niedawno... Właśnie pod Czarnym Słońcem. Mm-hmm. To było piękne, że Olga Tokarczuk to chociaż kilka lat temu tak wyglądała, że może dostać Nobla. Jak się patrzy na Żulczyka, to on w ogóle tak nie wygląda. Co to znaczy? Co to znaczy wyglądać, jakbyś miał dostać Nobla? Ja absolutnie nie liczę na Nobla, ale nie liczę właśnie nawet też na nagrodę Nike, ani na... No nie, Czarne Słońce nie będzie nagrodzoną książką, ja o tym wiem. Jakby to... Znaczy... Ja w ogóle nie jestem uznany... Ja sobie trochę pomyślałam, wcale nieprzekornie, no ty znasz jakby bardziej to, lepiej to środowisko, ja sobie pomyślałam właśnie, że Czarne Słońce mogłoby powalczyć o Nikę. Być może mogłoby powalczyć, bo to jest całkiem w ogóle, już teraz powiem coś strasznie skromnego, mogłoby, bo to jest całkiem niezła książka i gorsze książki były do tej nagrody nominowane, to w tym sensie na pewno by mogła powalczyć, oczywiście, no ale ja po prostu jestem... Kurczę, ta książka, to środowisko mnie tak nie lubi i oni też, kurczę, trochę nie uznają mnie za, po prostu mnie nie uznają za dobrego autora, mi się wydaje, że ja dla nich jestem takim autorem popowym, takim jak że ja dla nich jestem nie przymierzając bez urazy dla... No kurczę, ale w takim świecie żyjemy, no Kuba. No, żyjemy w świecie popowym, no, tak? Ale to oni, wiesz, bo oni mają coś takiego w ogóle, ci krytycy, zwłaszcza ci związani, nie wiem, właśnie z Wyborczą i tak dalej, czy z polityką, oni, czy ci tacy krytycy stałej daty polscy, to oni wciąż żyją jakby w takim, oni mają taką wciąż jakby sytuację, że oni by chcieli, żeby od nich coś zależało, żeby książki się sprzedawały dzięki ich recenzjom, żeby pisarz był im wdzięczny za coś, że oni go odkryli albo nie odkryli, że oni mu pomogli. Oni by chcieli być na takim w ogóle parnasie, a rynek książki tak się zmienił, że w ogóle nie są. I to, co oni piszą, stety bądź niestety,
praktycznie nie ma żadnego znaczenia. I ten biedny krytyk, który całe życie, Kurczę, nie wiem... chciałabym, żebyś dostał to Nikę, wiesz, i żebyś tam wyszedł, bo tam jest taka bardzo napompowana atmosfera. Tak, tak. I żebyś wyszedł cały z tej biało. Czapce z tym misiem. Tak, ale wiesz, o co chodzi. I oni wszyscy mają coś takiego, że kurczę, bo teraz ten biedny krytyk, który całe życie zajmował się po prostu, wiesz, kurczę, studiował polonistykę, czytał te wszystkie książki, odkrywał autorów i tak dalej, podchodził do tej sprawy, do literatury strasznie poważnie i to trzeba mu oddać. Ale ten biedny krytyk nagle, kurczę, rozumie, że on ma mniej zasięgu niż jakaś dziewczyna, która sobie założyła kanał na YouTubie i która wychodzi i bierze, nie wiem, książkę Żulczyka i mówi: o, cześć moje drogie, tam psiałeczki, kupiłam nową książkę, zobaczcie jak pasuje mi do zasłon, a teraz jesieniara pod kocyk, herbatka, chlip, chlip, wiesz. I on musi, to jest jego w ogóle konkurent, on musi z tym konkurować. I ja rozumiem frustrację takiego człowieka, to jest skrajna. Więc ci ludzie mają problem ze wszystkim, co po prostu jest w literaturze jakby komercyjnie i co, a komercyjnie, co adaptuje się do tych praw rynku. Jeśli mamy... Przepraszam, to prawda, że twoją książkę, jedyny egzemplarz na targach we Frankfurcie zwinęli? To prawda, ale wciąż nie wiem, kto to zrobił. Nie wiem, kto to zrobił. No, to widzisz, nie było mnie na tych targach, może ja bym upilnował, no, ale też to nie ja. Widziałam też zdjęcie, gdzie ktoś twoją książkę oprawił w ramki. Którą? Czarne Słońce. W ramki? Tak. Ale układkę? Nie, całą książkę taką włożył w taką ramę i ona jest za szybką. Naprawdę? Tak. O tak. Kurde, to muszę to znaleźć. No dobra, i niech to będzie odpowiedź na przykład dla Dariusza Nowaka z Gazety Wyborczej o tym, że jest to... Ale jestem... Przepraszam, panie Dariuszu. Ja nie chciałem nazwiska niczyjego wymieniać, ani Nowackiego, ani kogokolwiek innego. Ale tak jak powiedziałem, no to w ogóle, bo to jest, uważam, że to jest symptomatyczne, no to jest trochę taka walka z wiatrakami, no. Kuba, jesteś bardzo aktywny na Instagramie, jesteś bardzo aktywny na Facebooku. Czym są dla ciebie media społecznościowe? No takim niezbędnym kanałem komunikacji. Wydaje mi się takim, ale też taką bardzo fajną rzeczą, która pozwala mi na niezależność. Bo ja dzięki nim jestem po prostu, kurczę, nie muszę w 100% polegać na łasce i niełasce mediów, tylko po prostu sam mogę jakby informować przede wszystkim ludzi. No właśnie, ja cię nie widzę na przykład w dużych telewizjach, nie widzę cię w programach śniadaniowych, w przeciwieństwie do innych twoich kolegów. To znaczy, do śniadaniówki to chyba ktoś tam próbował mnie zaprosić, ale ja chyba odmówiłem. Marcin Meller mnie zaprasza regularnie do programu, ja mu regularnie odmawiam, nie dlatego, że go nie lubię, tylko dlatego, że po prostu jakoś tak zawsze do mnie pisze, że ja nigdy nie mam czasu, a poza tym, a i zawsze jest też tak, że po tym programie to potem strasznie mnie hejtują jego widzowie. Kurczę, gdzieś to widziałam, kiedyś cię skajtowali chyba za bluzę, tak? Za bluzę, że ja się nie umiem wysłowić normalnie, że jestem nadęty, że jakiś jestem górowaty i tak dalej. No ale trudno, to ja nie płaczę z tego powodu, na pewno pójdę prędzej. Jeśli jeszcze mnie tam spróbuję parę razy zaprosić, to pójdę do... Jest grupa ludzi, która mnie kojarzy tylko z tego, że ja chodziłem do tego programu na przykład, do Mellera. Ale wiesz co, na Facebooku też niektórzy po tobie jadą. Oczywiście. Ja gdzieś tam widziałam taką kiedyś wymianę, gdy wrzuciłeś zdjęcie Matki Boskiej z tęczą. I tam była dosyć ostra wymiana. Ty też się nie szczypiesz ze swoimi followersami. Jezu, jak ktoś napisze coś po prostu głupiego albo obraźliwego, no to albo go blokuje. Jeśli przegina naprawdę ostro, to go blokuje. A po prostu czasami, kiedy... Znaczy wiesz, dużo rzeczy też ignoruję po prostu. Ale jeśli ktoś na przykład mnie, uważam, po prostu czymś mnie wkurza, to mu odpowiadam. Tak samo jak potrafię napisać komuś dzięki, potrafię napisać komuś super, nie zgadzam się z tobą, ale fajnie, że to piszesz, potrafię komuś napisać kurczę, przegiąłeś pałę i potrafię komuś napisać po prostu kurczę, kiedy ktoś próbuje być trochę za mądry, to mu pokazać też, że jest trochę za mądry, no wiesz, no kurczę, to, bo to jest właśnie ta relacja z czytelnikami, dlatego ja bym nikomu nie oddał prowadzenia tego swojego fanpage'a. Mhm. Bo są ludzie, którzy po prostu cedują to na innych, nie? Ja bym tego nigdy nie zrobił. No dobra, Kuba, ja już muszę kończyć, bo to
obiecałam ci, że będzie między 45 a godzinę, jest półtorej godzina godziny. 45. Ale czad w ogóle, to jest mega. Jeszcze mam do ciebie trzy pytania. Dawaj. Jesteś szczęśliwym facetem teraz? Jestem człowiekiem, który bardzo się cieszy z tego, co ma. Bo ja nie wiem, co to jest szczęście. Ja uważam, że w życiu nie chodzi o szczęście. Bo szczęście... A o co w życiu chodzi? O spokój ducha. No dobra, jesteś spokojnym teraz facetem? Staram się. Może będę za jakiś czas, ale staram się. Wciąż jakby jest to praca na tym, żeby być spokojny. Na pewno jestem spokojniejszy niż byłem jakiś czas temu. Ale mam nadzieję, że będę, przydałby mi się jeszcze trochę się uspokoić i mam nadzieję, że to się stanie. Okej, okay. O co chodzi z tymi cukierkami na twoim Instagramie? No przecież ze słodyczami z Candy Shopu, gdzie masz rachunki na 490 zł. Czy ty to oddajesz, nie wiem, do domu, dziecka, do szkoły, nie, dzieciom na podwórku? Słuchaj, ale słuchaj, ja tak, rzuciłem picie, rzuciłem koks, rzuciłem leki, rzuciłem papierosy. No, kurde, dajcie żyć człowiekowi, nie? Wiesz o co? Nie, no po prostu, ale też trochę uważam ze słodyczami. Pamiętam jak kiedyś... Chciałam ci przywieźć, ale mówię, nie, no dobra, to będzie słabe, ale chciałam ci przywieźć makaroniki z Łodzi, są mega. No to kurde, następnym razem musimy przywieźć makaroniki, no. Nie, słodycze to jest moja pasja i ja w ogóle jestem strasznym łasuchem i uwielbiam żreć. I naprawdę jedzenie jest dla mnie wielką przyjemnością w życiu. To nie, ja nie jem tylko po to, żeby się najeść. Albo jesteśmy, nie tutaj, to, żeby żyć. Jesteśmy tutaj przypadkowo w tym miejscu? Nie, nie jesteśmy tu przypadkowo. Jesteśmy tu, bo to jest naprawdę bardzo dobra pizza. Mhm. Jesteśmy na Mokotowie w bardzo fajnym miejscu, gdzie chyba tu Żulczyka znają i chyba go lubią, bo nawet nam wyłączyli muzykę i kompletnie tutaj wszyscy nam sprzyjają, nikt nam nie przeszkadza. Kuba, bardzo ci dziękuję. A, jeszcze, ostatnie, już dawaj, przyrzekam. Ostatnia rzecz. Ja jestem jeszcze nie, moi ludzie jeszcze nie przyszli, także na spokojnie. Mieszkam w Łodzi, co prawda jestem z Piotrkowa, ale mieszkam w Łodzi, uwielbiam to miasto i nie wiem, czy pamiętasz, pewnie nie, gdy się poznaliśmy, rozmawialiśmy, ty mi opowiedziałeś genialną historię o Łodzi, o bałutach i o trzech panach na przystanku. A, chcesz, żebym ci to opowiedział jeszcze raz? Bo ja to próbowałam opowiadać moim znajomym, ale mi to w ogóle nie wychodzi. To było tak na to deser, tak. Dla było Łodzi. To tak, jest to moja anegdota z Łodzi. Było to wiele lat temu. 15 lat temu jak nic. Jak nie więcej. Czekaj, 15 lat temu to był 2004, nie? Mhm. No to, bo to było powiedzmy 15 lat temu. Ja wtedy byłem studentem na UJ, mieszkałem w Krakowie, ale poznałem dziewczynę w Łodzi. Tam zakochałem się w niej i to był przez jakiś czas taki związek na odległość, że ja do niej przyjeżdżałem do Łodzi albo ona do mnie do Krakowa. No i przyjechałem do niej do Łodzi i ona miała tam znajomych na bałutach, pojechaliśmy te bałuty na imprezę, nie? No i te bałuty miały wtedy renomę, nie wiem do końca jak jest teraz, ale wtedy miały renomę dzielnicy takiej dosyć no, chacharskiej i niebezpiecznej. I zostało tak, no. Trochę jak, nie wiem, poznańskie Jeżyce czy Praga w Warszawie i tak dalej, nie? No i na tej... Jest tam trochę takich małych gruzów. Jest trochę. Jest. Ale i taka jest sytuacja, że w tej Łodzi, że było tak, że była impreza, no i wysłali mnie po alkohol do sklepu nocnego. Ja powiedziałem, że się... Okej, mogę się przejść, no i to... A była godzina gdzieś taka, nie wiem, 23, nawet północ. No i wziąłem pieniądze. Tylko tyle, żeby było na to, co chciałem kupić, bo jakby mnie po drodze tam obrąbali, to żeby strata była niewielka. Idę do tego sklepu, no i mijam przystanek autobusowy i na przystanku siedzi trzech panów, takich no zżulałych lekko, takich w ogóle, ciepło było, więc oni tak mieli takie klapki do sandałów, takie te skarpety do klapek, takie w ogóle dresy, takie no takie żuliki takie, nie, skórzane takie papy. Był taki, i siedzieli i tak prowadzili taki dialog, no taki jaki, no pili jakiegoś tam winiacza i taki prowadzili dialog typu tam, kurwa, ale jest przejebany, no ale przejebany na moje, ja pierdolę, to kurwa i tak dalej. I tak, no więc tak, byli na takim etapie dyskusji i ja ich mijam i mam takie pyk i kurczę, coś jest nie tak. I ja najpierw widzę w ogóle kątem oka, mózg zarejestrował, że coś tam jest kurczę niestandardowo, a dopiero potem się zatrzymałem i cofnąłem się, odwróciłem w ich stronę i zrozumiałem, że jeden z tych dżentelmenów, siedzący w środku,
identycznie ubrany jak tamci dwaj, w identycznym melanżu, jest mężczyzną czarnoskórym, bardzo ciężko czarnoskórym, nawet powiedziałbym obywatelem w ogóle takiej Afryki, kurczę, tam subsaharyjskiej niemalże, tam gdzie jakby ludzie czarnoskórzy są najbardziej czarnoskórzy, ponieważ no to już miałem przez chwilę, już rozumiem, co wydawało się tak, przez chwilę się wydawało, że tam, nie wiem, same ubrania siedzą, czy coś takiego, mam nadzieję, że to nie jest nazistowski dowcip. Ale byłem naprawdę w takim szoku kulturowym i ten czarnoskóry facet siedział z tamtymi dwoma, wyglądał tak samo, był zdewastowany jak oni, miał taką samą kufaję, takie same dresy, takie same laczki, pił tego samego winiacza i prowadził taką samą rozmowę z tamci dwaj. Stefan, no jest kurwa przejebane tutaj, w ogóle nie wiem, co ja mam kurwa zrobić. I po prostu no w ciężkim szoku, bo to po raz pierwszy w życiu zobaczyłem w Polsce na bałutach czarnego żula. I wróciłem, kupiłem do sklepu, wróciłem tę butelkę. Wracam wracam tam, gdzie była ta impreza i od progu mówię do nich, o co chodzi, widziałem czarnego żula, czy ktoś mi może to wytłumaczyć? A wszyscy tak, w ogóle, że okej, okay, że o co mi chodzi, że to jest, a ja mówię, ale skąd to się wzięło? A oni mówią, moi gospodarze na tej imprezie, mówią, że to jest normalne, że tu jest paru takich zawodników, ponieważ w latach tam 80. przyjechało do Łodzi bardzo dużo Afrykańczyków studiować medycynę. I różne kierunki, bo to w ogóle do Polski przyjechało dużo ludzi z Konga, z Zairu i tak dalej, przyjechał studiować medycynę. No ale jak to w życiu bywa, nie wszyscy tę medycynę skończyli. No część skończyła tę medycynę i została lekarzami. A niektórzy zostali na bałutach. A niektórzy trochę tam za bardzo po prostu mieli inne zainteresowania. No i no, jak to w życiu bywa. No i paru takich po prostu komandosów chodziło, no. Ale naprawdę, kurczę, wtedy poczułem, że Łódź to jest bardzo ciekawe miejsce na ziemi. No. I to jest bardzo optymistyczna puenta naszej rozmowy, że tak też można. Kuba, dziękuję ci bardzo. Super, za czas, ja który mi poświęciłeś. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Ewa Żarska, Żarówka, zapraszam.